Mój mąż napisał 10 książek, mnóstwo artykułów, około 200 listów do prasy w obronie imienia polskiego, głównie w związku z atakami żydowskimi, że nie pomagaliśmy dosyć, że nie braliśmy tam udziału w powstaniu w getcie i tak dalej. Zbigniew Brzeziński tak napisał o Stefanie Korbońskim. Ceniony na Zachodzie przedstawiciel emigracji politycznej. Całe swe życie poświęcił Polsce i Polsce się dobrze zasłużył. Jako człowiek pełen osobistego uroku, politycznego charyzmatu, pogodny i dowcipny. Odczuwa się to, czytając jego książki, które są nadal żywą i ważną historią naszej wspólnej teraźniejszości. Jeżeli chodzi o mego męża, był przez do ostatnich chwil swego życia uważany przez komunistów za wroga numer jeden. Miał bardzo służebny stosunek do kraju. Nigdy nie pouczał kraju. Całe życie mój mąż poświęcił Polsce, proszę pani. Brał udział we wszystkich wojnach o Polskę, o niepodległość, jakie toczyły się za jego życia. We wszystkich. Rozbrajał Niemców w 18 roku, brał udział w III Powstaniu Śląskim, brał udział w wojnie bolszewickiej, brał udział we wszystkich wojnach, które się toczyły za jego życia. Do końca swojego życia. Ani nie robił majątku, ani się nie urządzał, tylko służył Polsce. I to jest... Państwo obydwoje zresztą. To jest, no ja jestem żoną swego męża. Postrzegam Państwa jako taką bardzo piękną parę przez całe to wasze bycie razem. Strasznie to mi się podoba, to jest takie bardzo, bardzo dziękuję za to spostrzeżenie i jest prawdziwe. Myśmy całe życie żeśmy razem, pobraliśmy się rok przed wybuchem wojny, więc nie mieliśmy później innego życia, tylko wspólną pracę, prawda, i wspólne działanie w kraju i później na uchodźstwie różnie, również. Pani powiedziała tak bardzo ładnie w jednym z wywiadów, że najważniejsza w życiu jest miłość. Miłość. Naturalnie. Oczywiście, że najważniejsza jest miłość. Miłość ojczyzny, między innymi też. Znaczy miłość w różnych postaciach. Miłość w każdej formie. Miłość w każdej formie. Miłość ludzi, miłość kraju, miłość Boga, miłość... No, w każdej formie. Uczucie jako uczucie, miłość stawiam zawsze na pierwszym miejscu. Warszawo, kochana Warszawo, tyś treścią mych marzeń, niech snów radosnych przechodniów twych ławą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wołasz mnie, wołasz stęskniona, upojnych piosenek i snów. Jak bardzo dziś pragnę zobaczyć cię znów, o moja Warszawo wyśniona. Stefan Korboński nigdy już nie wrócił do Polski, którą tak bardzo kochał. Zmarł 23 kwietnia 1989 roku. I właśnie tego symbolicznego roku, po 42 latach, przyjechała do Polski Zofia Korbońska, współtwórczyni i kontynuatorka czynu i dzieła Stefana Korbońskiego.